Jestem lutnikiem z pasji, samoukiem. Zajmuję się naprawą instrumentów, korektami, renowacjami gruntownymi. Głównie skrzypiec, altówek, wiolonczel, kontrabasów. Ale czasami również też mandolin i gitar. Pięć lat temu, pracując jeszcze w jednej z takich dużych warszawskich restauracji, wpadłem na pomysł, że kupię swoją pierwszą gitarę, taką zepsutą, żeby coś z nią zrobić, naprawić, dać jej nowe życie. To była taka gitara, która stała przez 15 albo 10 lat w podmokłej piwnicy, więc była zupełnie zniszczona. No i zachęcony pierwszymi sukcesami po tej próbie renowacji kupiłem kolejną gitarę, później była mandolina. Postanowiłem, że kupię skrzypce takie stare, zepsute. Jako, że to był dla mnie zawsze taki egzotyczny instrument i nie miałem nigdy okazji, żeby go tak sobie pomacać, pooglądać, podotykać. To ważne w mojej pracy, dotykać i macać i oglądać. No i to chyba taka była trochę miłość od pierwszego wejrzenia. No i zachwyciłem się tym, że w skrzypcach nie ma ani jednej śruby, nie ma żadnego kawałka metalu, że wszystko jest ze sobą sklejone, że na całym świecie generalnie buduje się z tych samych gatunków drewna instrumenty. Na całym świecie stosuje się te same standardy, jeżeli chodzi o lakier. Są lakiery spirytusowe, które można ściągnąć spirytusem, i olejne, które też można ściągnąć spirytusem, więc na całym świecie jest ten standard, że są klejone klejem kostnym, czyli możemy dodać troszeczkę wody albo nawet na sucho rozkleić instrument bez uszkadzania go. To było jakimś zupełnym objawieniem dla mnie. No i tak się zaczęło wszystko. Przez 3 lata przy moim biurku w domu doskonaliłem swoje umiejętności, ale też poznawałem trochę środowisko, jeździłem po warszawskich lutnikach, wypytywałem, wymienialiśmy się doświadczeniami też. No i przyszedł taki moment, że zachęcony tymi wszystkimi swoimi sukcesami i możliwością dalszego rozwoju, to postanowiłem po prostu tworzyć pracownię, żeby już świadczyć profesjonalne usługi. Przychodząc do pracy, potrzebuję około godziny, żeby wdrożyć się w klimat pracowni, żeby obejrzeć pracę z poprzedniego dnia, instrumenty, które nastawiłem do klejenia, żeby zobaczyć, czy dobrze się skleiły, żeby zrobić sobie kawę, żeby zobaczyć, czy lakierowane instrumenty, które poprzedniego dnia lakierowałem, jak wyglądają. No a później no, to już jest taka praca, ktoś dzwoni, że mu się przewróciła gitara i załamała, że trzeba ją skleić, ktoś dzwoni, że spadły mu skrzypce z krzesła i trzeba je na cito zrobić na szybko, bo bardzo ważny koncert jest zaraz. Jeżeli chodzi o drewno rezonansowe na instrumenty, to jest kilka osób w Polsce, które się tym zawodowo zajmują. No i wygląda to w ten sposób, że najlepiej jest do takiej osoby pojechać, wybrać dla siebie drewno, kupić, położyć do sezonowania, jeżeli nie jest wysezonowane. Minimalnie na 5 lat, mówi się, że jest 7-10. Lutnicy przez setki lat eksperymentowali z różnymi gatunkami drewna. No i stanęło na klonie, jaworze, dlatego że jest mocny, dobrze rezonuje i ma przepiękny rysunek drewna. I to samo się tyczy świerku. Świerk ma różne przyrosty i one mogą być bardzo wąskie, a mogą też być bardzo szerokie. I w zależności nad jakim instrumentem pracuję, takiego potrzebuję drewna. Jeżeli to jest na przykład stary instrument, a wymieniam tak zwaną belkę basową, to muszę dobrać słoje mniej więcej do płyty, ale też chodzi o sprężystość drewna, o to, czy rezonuje. Że może rezonować wyżej i niżej. To też jest takie, musi być pewne założenie, że co chcemy osiągnąć, nie? Więc dlatego dobiera się to drewno i to nie jest żadne jakieś czary-mary i udawanie, tylko to jest naprawdę ważne. Naprawdę trzeba poświęcić temu życie, tak jak mówiłem o drewnie, że ono musi leżeć tyle lat, to jak gdyby trzeba przygotować się na to, żeby kiedyś to drewno trzeba kupić w dużej ilości i później czekać. To samo się tyczy narzędzi. Jak gdyby pracownia to też jest taki organizm, gdzie jedno zależy od drugiego, bo do jednej czynności potrzebuje takie narzędzia, do drugiej potrzebuje jeszcze zupełnie innych. No do tego dochodzi samo rozwijanie własnego kunsztu i umiejętności, więc to jest bardzo, bardzo długi proces, więc bardzo absorbująca praca.